Siemano, siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szybson i słuchajcie, dzisiaj wielki dzień, ponieważ patrzcie na to. Jest podmieniony dom, jest prawda, dom Steve'a gotowy do odbioru, wszystko jest tutaj gotowe. Ja czekam na Steve'a, bo on powinien dzisiaj tutaj przyjść, ale zanim on przyjdzie i zanim pokażę wam ten dom, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam teraz dużo filmów się pojawia. Jak wy widzicie ten film, to już na pewno na kanale jest odcinek z TikToków, które oglądałem wasze TikToki do mojej nuty, więc serdecznie was tam zapraszam. A za niedługo kolejne bardzo fajne filmy, między innymi pojawi się również tam odcinek halloweenowy, który będzie nagrywany jutro, jak ja to nagrywam, a nieważne, w każdym razie będzie nagrywany za długo. Dobra, słuchajcie, dom. Dom niczym się tutaj nie różni, tak naprawdę dałem tylko tabliczkę. O kurczę, dobra, widzicie to? Dobra, ja wiem, że ja popełniłem błąd w pisowni. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja Steve przepisałem przez A, ale... To był taki problem lekki tu, Steve, ja nie wiem, jakoś tak mi się napisało po prostu, nawet nie zwracam na to uwagi, to tak odruch, tak napisałem przez A, jakoś dziwnie mi ten, nie zwróci na to uwagi, jak się nagrywa odcinek widzowie, to w ogóle się na to nie zwraca uwagi, a ja później czytałem komentarze i napisaliście, że źle napisałem, więc tam wszystko popodmieniałem, ale tu nie podmieniłem, no to będę musiał to na nowo jeszcze raz pokolorować. No ale tak wygląda tu domek Steve'a, mam nadzieję, że mu się ten domek spodoba, no wybrał sobie ten i ten dla niego jest chyba idealny, no cóż, no mam nadzieję, że będzie git, ja tutaj czekam na niego, bo powinien tutaj gdzieś za... O! Widzę go, idzie. Patrzcie, jak stąpa tu w naszym kierunku. Patrzcie, jak idzie. Dobra, można mu pomagać z daleka. Halo, Steve! Hello. Hello! Hello, what's up, bro? How are you today? Where is my house? Where is your house? Come on, bro. My big villa. Come on. What? My big villa. To twoja, oczywiście, że big villa. Dobrze, no chodź tutaj, twój dom podmieniony już kolor. Beautiful, oczywiście, że beautiful to jest, no. No, chodź, przejdziemy się po środku, zobaczyć, jak on wygląda. W sumie się w środku niczym nie różni od tego, co ostatnio, ale jest inny kolor, troszkę inne odczucia. Troszkę... Oh my god, it's mocy. Bardziej tak jasno troszkę jest, podoba mi się. O, jest jasno, jest, bardziej shiny jest tutaj, no. Jasno, oczywiście, Chinese. Chinese, dobrze. Ale nie Chinese, tylko Chinese. Oczywiście, nie, że, tak. Oczywiście, że nie Chinese. Dobrze, no i to, no i tyle w sumie tu tak się tak naprawdę prezentuje, nie? Możesz, słuchaj, no dom oficjalnie... Oficjalnie możesz tu robić co chcesz, nie? Możesz sobie go wyposażyć jak chcesz, możesz sobie zrobić wszystko. Beautiful, no oczywiście, że beautiful. Awesome. No i tutaj i na górze ty już masz tutaj taki strych, nie? No takie yes. Przekazanie domu. To ja wszystko, I looked on this. I że co robisz? Sandwich, change my door to concrete, trzeba podpisać umowę. Przecież my podpisywaliśmy wczoraj umowę. A no tak, zapomniałem. Wioski się przemęczyłem ostatnio, nie spałem 4 razy. Dobra, słuchaj mnie. No. Musimy... Ta płata jest tam potrzebna, no i ja muszę ci jakoś tutaj... Ale no, my się na przysługę umówiliśmy. ...tą budowę, ta willa. No. I pomyślałem sobie, czy masz jakieś tutaj może... propozycje... A, przysługi. Propozycje przysługi. Yes, of course. No nie wiem w sumie, yes, of course. Ty, a może byś mnie angielskiego pouczył? English lesson, so of course, English lesson, no właśnie. No. Mogę to zrobić nawet z przyjemnością. Proponowałem też innym członkom parę lowa, bo on tam ja w ogóle nie rozumiem. Aha. Ale w ogóle ja ci bzyku, to oni mają 2 IQ. Musimy iść do jakiejś szkoły i ich podłożyć szybciej. Jest szkoła w Palinowie, no to chodź, to idziemy od razu, robimy lekcje, a nie tam. No, lekcje angielskiego. No dobrze, no to w takim razie... A czy ty tak potrafisz, czy ty masz jakieś wykształcenie nauczycielskie, pedagogiczne? Nie, ja mam fokus po prostu, ale mary wajt szkoły są wagary, ja do szkoły nie chodziłem. Ja się cały wszystkiego nauczyłem. Fokus, fokus, czary mary, malić szkołę są bagary. Ja tego nie słyszałem jeszcze nigdy. Ja nie mogę, że ja Polak i taki nie słyszałem, a ty, Steve, tutaj, prawda, Angol. Mój autorski tekst. Kto to powiedział? Mój autorski tekst. A twój autorski Steve tekst? Steve to powiedział, no dobrze. No dobrze, patrz, tam jest szkoła. Jak ci się podoba szkoła? W ogóle zwiedzałeś Palionowo? Oh na pewno. God, there's some bitch. W szkole? Pokazywali mi ją, i ona... Chciało mi się wymiotować. Wymiotować szkołę. A lubiłeś szkołę? Ty chodzisz do szkoły, czy już nie? Never. I hate it. Jedynie jako nauczyciel mogę tam być, ale jako uczeń, never. Never. No dobrze. No to jak nauczy... Jako, no to teraz jako nauczyciel się spełnisz w końcu tutaj bardzo fajnie. Professor i tak dalej. Steve, oh my god. O, to jak to brzmi w ogóle dostojnie. No chodź tutaj, tu koło kocurów śmierdzących trzeba przejść. Lubisz koty? Nie. Tak nie przepadam. Tak nie przepadasz, nie przepadam. No.
No dobrze, dobrze, kiedyś dobrze. Kiedyś zjadłem kota i źle się czułem. Źle się czułeś. Dobrze, w takim razie musimy pójść do sali językowej. Ja szczerze przyznam, że nie, totalnie nie pamiętam, gdzie jest sala językowa. Ej, ale uczniowie są tutaj rozebrani, więc proszę się rozebrać. A, przepraszam, bo ja, że mam tu zbroję. Tak, 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 tak. Tu jest geograficznie, tu jest sala językowa. Tu, ja już czekam w ławce w takim razie. Ja prymusem jestem, ja z przodu siedzę. Okay, hello, I'm your teacher today, Professor Steve, call me Professor Steve. Hello, Professor Steve. Good morning. Good morning. Okay. Zaczniemy od pierwszej lekcji. Pierwsza lekcja. First lesson. Oh, first yes. First lesson, okay. Napisz tutaj rozprawkę o tym, jak spotkałeś, że potwór chciał cię zabić i... Że co? Jeszcze raz? Rozprawkę o czym? Jeszcze raz, jaką miała rozprawkę ma napisać? Dobra, nie, to jednak nie będzie rozprawka, to będzie e-mail do twoich rodziców, że... I że informujesz ich, że masz dziecko. Że mam dziecko? Że masz dziecko. O, you kurczę. Keep in the, your family. Hello, my parents. Your parents, I... parents, wymawiaj to parents, kompletnie. Parents, ok, parents, przepraszam, I'm yes. sorry very much. Hello, my parents. Tu minkę dałem taką. I must say something. Something, something from Endor, tak, not I something. Must say something to yeah. you. To you. Because I, co ja tam mógł napisać? Because I, po prostu have child. Jest napisane. Dobrze, panie profesorze, oddałem moją, prawda, wiadomość. Okej, okay, let's look, co ty tam wypociłeś. Hello, my parents. I must say something to you, because I have time. Oh my goodness, it's terrible. Czemu? This is terrible, I can't... What is this? This is crusade is my anger. Co to ma być? Ale nie było powiedziane w poleceniu, ile ma być słów na to wypracowanie. E-mail ma być... Poza tym to jest pierwsza lekcja, dlaczego ja mam od razu pisać taką wiadomość? Okej, okay, no ty masz troszkę racja. Aczkolwiek, wydaje mi się, że to powinno być lekko dłuższe. No... Nie powiem taki... Co to jest w ogóle? A ja... Nie, my na pierwszej lekcji powinniśmy zacząć od słówek. Chipsy, mamy dla ciebie bojowe zadanie. Dobra, pierwsze no. Słówko. Słówko, a mogę, możemy napisać. Zrobić tak, że ja będę na tablicy pisał? No właśnie tak chciałem zrobić. A, no dobrze, napisz no to... Napisz mi, co to znaczy... o, napisz mi po angielsku... No. Przyjść. Jak? Przyjść. Przyjść? Tak. Przyjść po angielsku. Czyli... przyjść. Czekaj, jak będzie przyjść po angielsku? Ja... ja kom? Dobra. Pokaż, no bądź mi pisownie. Uuu, excellent. Dobrze, dobrze. Dobra, ja musiałem tak powiedzieć, bo miałem nagle laga takiego, kurczę, jak jest przychodzić. Dobra. No, zapodobałeś mi tym słówkiem. Dobra, czekaj, gdzie ty uciekasz? Jeszcze jedno słówko. No, no, no. Jeszcze jedno słówko, to powiedzmy jakieś trudniejsze. Niesamowite. Niesamowite? O kurczę, dobra, niesamowite to będzie... Ojejku, czekaj, ej, nie pamiętam, jak było niesamowite. Na pewno wiesz. A jaka jest pierwsza litera? Ej. Ej. Okej. Okay. Ej. Nie wiem, ej, nie pamiętam. Dobra. Jak jest? Jak jest po angielsku? Jak to było? Jakie słowa? Sandwich. Amazing, a nie, amazing, co to było najprostsze słówko? Dobra, przepraszam, zapomniałem o tym słówku. No tak, amazing, ja, nie wiem, zestresowałem się normalnie na tej lekcji angielskiego. Słynny. Jeszcze jeden. Mam jeszcze jedno fajne słówko. Dobra, dawaj. Jak jest... Niesamowicie. No to nie będzie tak samo? Chyba nie. No jak jest niesamowite, a niesamowicie? To chyba podobnie dobra, będzie. Dobra, to zmienił słówko. Dobra.
Mielizówko, powiedzmy, jak jest dobrze. Dobrze? Good. To czekaj, napiszę. Good. Good. Dobrze. Dobrze, dobrze. Może być. Dobra, to teraz ostatni sprawdzian. A możemy w drugą stronę zrobić. Może być, możemy jeszcze zrobić słówka tak, że ty po angielsku, a ja po polsku. Ja będę po prostu odpowiadał słownie, bo to nie ma sensu pisać. I możesz... Excellent. Excellent to było... O kurde. Jakby świetnie? Coś takiego? Tak, tak, no. Właśnie tak. To było dobrze, świetnie. No. Dobre, kolejne słówko. Dąb. Jak? Dąb. Dąb? To po polsku jest. No, jak zwykły dąb. Nie wiem, nie rozumiem. Dąb? Że dumy by? Yes. A to jest, nie wiem, głupi? Yes. Głupi. Jak w zyku. No dobra. No. Jest jakieś? Okej. Okay. Ostatni. Mhm. Jak jest... Finally. Co to finally? Finally, końcowy. Yes, of course. Dobra, czele dołowci. Ostatni sprawdzam. O, dobra. Trzymaj tutaj kartkę papieru. Dobra. I tak. Napiszesz mi tutaj tak. Ale emocje. Napiszesz... To mamy maila, że jesteś niesamowity z angielskiego. Do mamy mam napisać, że jestem niesamowity z angielskiego? Dobra, to piszę. Hello, mom. I am amazing in English. No. Od kogo? Jak ja nie mam od kogo nawet zgapiać, jak jestem sam w klasie. Pokaż mi się tutaj. No. Co to mógł być? Pokaż się tyłem. To odwróć się. Okej, dobra, może być, siadaj. Już mi tyle nie zapasowało. No nie, no co, no po prostu piszę, dobra. Że mam, że jestem... I am amazing in English. Bye. Dobra, jest, oddaję. Krótkie, ale nie było powiedziane, nie było ile mowy słów. Hello, man, I'm amazing in English, boy. Oh my goodness, zostało to zrobione najniższą linią oporu. No, ale ważne, że zrobione. Ostatecznie dwójka z plusem zaliczyłbym. No dobrze, ja postaram się pouczyć na samą lekcję, może będę lepszy. Szkoła to nie była, był to lekki kurczyk, dlatego nic zaliczać nie musisz. W tym momencie się z tobą żegnam. Tak, tak. Jako nauczyciel. Możesz pójść. No to dzięki. Dobra, to wielkie dzięki za lekcję, ja lecę do siebie. Steve, jesteś super nauczycielem. Goodbye. Dobrze widzowie, to było na tyle z dzisiejszej, że tak powiem, lekcji angielskiego. Ja wam dziękuję bardzo za to, że ze mną byliście. Wydaje mi się, że całkiem dobrze mi poszło, mogło mi pójść oczywiście lepiej. W każdym razie to było na tyle, trzymajcie się, pozdro, elo!